Hej, cześć czołem, witajcie serdecznie. Z tej strony Smalby the Player. Hej, co jest temu droidowi? Spaliło mu się coś ważnego w module kognitywnym. Dasz może radę załatwić mi nowego droida na wypadek, gdyby tego nie dało się doprowadzić do porządku? Jasne, przecież nie możemy nikogo zostawić. Gdzieś tu muszą być zapasowe droidy astromechaniczne. Typowe, nigdy się nie przepalają, jak zbieramy się do czegoś nudnego. A to jest już 10 odcinek z LEGO Star Wars z przebudzeniem mocy. Więc cóż, musimy w tym momencie naprawić, nie albo może... Myślałam, że będziesz już w połowie drogi, Snap. Znaleźć jakiegoś droida. No super, i którą wybrać? W takim razie... Trzeba się tym szybko zająć i lecieć, robić kolejną misję w grze. Pomogę ci ją otworzyć. Gdyż to już jest 10, już jesteśmy za połową. Jeśli chodzi o misje fabularne, więc już naprawdę niewiele zostało. Znaczy zostało jeszcze trochę, ale ogólnie nie aż tak dużo. Montażu. Pewnie. W takim razie, dobra, i mamy droida. Mam nadzieję, że pozostałym udało się. Żółty, obyś nie był żółtodziobem, bo zaraz wlecisz w sam środek zagrożenia. Chodź. Naprawdę powinienem porozmawiać z admirałem na temat zamontowania nowej rynki. I możemy iść go zanieść w to, do tego gościa. Nie i mam nadzieję, Wexley. Wiem, wiem. Że za chwilę zaczniemy po prostu kolejną misję. Znaczy się w tym momencie. I chyba tak się właśnie dzieje, bo jeśli się nie mylę. Ten mój to złom. Bardziej. Nie, jeszcze jednak nie zaczynamy misji. Mojego nowego kolegę na pokład? W takim razie, dobra. Ale może już za chwilę. O, popatrzcie jak to wygląda. Kurczę, nie, całe szczęście się udaje. O, jeszcze większe. O, tutaj chyba. No i świetnie. Misja czy nie misja? Bo chcę zacząć, nie ukrywam, chcę zacząć. Jest misja, pięknie. W takim razie... Zaczynamy chyba. Nie wiem, czy... Ale chyba tak. Dokładnie. Czarny dowódco, prędkość podświetlna na twój znak. Przyjąłem. Czerwoni, niebiescy, za mną. Znadświetlaj. No i dobra, w takim oto właśnie sposób zaczynamy naszą misję. Tak jak się spodziewałem, mamy latanie. I rakiety. Trzeba znaleźć jakąś osłonę, żeby je zgubić. Czy tutaj będzie latanie? Ale okej, w sumie latanie to jest fajna misja. Ciekawe czy będzie... latanie. Ciekawe czy będzie tutaj ta misja chodziła... Znaczy ta misja... No właśnie, ta misja. Trzymajcie się blisko zbocza i próbujcie strącić tej rakiety w locie. Że będziemy faktycznie tylko... I wyłącznie latać. Czy będzie również tutaj w tej misji coś takiego, że po prostu tak jakby staniemy na ziemię i pójdziemy coś zrobić normalnie postaciami. O i tam był mini zestaw! No i lipa, już pewnie go nie zdobędę, chyba że zrobiłem takie jakby kółko, a coś mi się nie wydaje, no i jeszcze tutaj tych matka nie zrobiłem. Coś nie mogę nic trafić chyba, no ale wiesz. Jak się nie uda, nie będzie więcej ruchu oporu, więc liczę, że zdążyliście się rozgrzać.
ale ja wręcz gotuję się do walki, czarny dowódco. Jest mi ciepło jak w brzuchu Tantana! Ani jednej ryski, musimy użyć torped. Okej, jeszcze szybko sobie zmieniam, bo ja tak wolę. Sam! Nie? Zdaje się, że te myśliwce sił specjalnych mogą nam paru użyczyć. Komputer celowniczy wybrał parę potencjalnych słabych punktów. Celujcie w nie, jak już się dozbroicie. Okej, musimy wyjść właśnie we cztery słabe. Musimy spróbować z innym celem. Punkty? Rakieta mi dyszy przy dyszy, może ją ktoś zestrzelić? No, na moim ogonie też jedna siedzi. Czemu ja nie strzeliłem? Niech ktoś ją przechwyci! Za mną też jedna leci! Czemu ja nie strzeliłem, jak mi ktoś powie? No tak, wiecie, jakiś czas nam się włączył, aha, my coś, mamy coś na wzór... Otworzyli ogień z mojej prawej flanki! Halo! Halo! Wieżyczka rakietowa zniszczona! Dobry strzał! Zróbmy jeszcze raz. Chaj, mam przytrzymać, okej. Prawie nic! Testujcie inne punkty! O, tu tak to fajnie. Kolejna wieżyczka rozwalona! No, tak gonią nas, a mamy dwie... Nie zginąć teraz, nie zginąć! Okej, okay. strzał... Nie! Aha, mam moje petardy, znaczy torpedy. Ledwo go drasnęliśmy. Trochę czarno to widzę, czarny dowódco. Czarny dowódco, okej, okay, elegancko, udało nam się. Nic z tego! Wszystkie skrzydła! Przerwać atak i wycofać się! Będziemy potrzebowali pomocy. Nie. A! Prosto w cel! Ale bez efektu! Mamy spore towarzystwo, ekipo! A teraz mnie rozkujesz i wyjdziesz z celi, zostawiając otwarte drzwi. Co powiedziałaś? A teraz mnie rozkujesz i wyjdziesz z celi, zostawiając otwarte drzwi. Rozkuję cię teraz, a potem wyjdę z celi, zostawiając otwarte drzwi. Pomożesz mi stąd uciec. Pomogę ci stąd uciec. Dobrze. Mam dla ciebie kilka drobnych zadań. Okej. Okay. No i popatrzcie, już koniec naszego latania o czym mówiłem chwilę czasu, no ale cóż, popatrzcie, już tutaj Ray, bo czuję w sobie moc, już tutaj FN1824 omamany, nie wiem, to mniejsza. Okej, okay, muszę na nowo tutaj to za... A, nie. Bo to całą kasę stracę, całą kasę, którą zdobyłem. Dobra, o tak to rzucę. Okej, okay, i skok. No i dawaj. Pięknie. Popatrzcie. A nie mogę jeszcze nic z tym robić, więc to już trudno. Ale mogę iść za to tutaj, a tutaj coś jest. Czekajcie, ja mam pomysł. Ha, nie wyszło. Okej, okay, a w to da się strzelić? Nie da się. No to coś może tutaj zniszczyć, to jest pewne. Ale nie wiem co w sumie. Dobra, wiecie co, wezmę to nam w ten sposób. I ogólnie, co ty umiesz robić? To nie jest drabina, co nie? Tak, to nie jest drabina. Kazał mi wejść na tą stronę, więc chyba coś po tej stronie na pewno bym mogę zdziałać. Tylko nie wiem jeszcze co, tutaj nie ma nic, po lewej też nic nie widać. Tutaj mamy taki właśnie most, powinaczy... Chociaż... O, tu mogę to zniszczyć, zawsze to co? Zawsze już jakiś cel zrobiony. Tutaj no mam złą postać, niestety. Jest zła postać, lipa. Tu nic nie zdziałam. Kółko. A, no tu też nie za bardzo. Chyba, że skoczę. No, tylko, że mógłbym jeszcze jakoś tak prosto skoczyć, ale... Mogę. Nie mogę. Kurczę, szkoda. Jeszcze raz spróbuję. Nie, on tutaj się wycofuje. A ja bym tak zrobił, że robić się w lewo. Nie może się robić w lewo. No i cóż. Trudno się mówi. Dobra. Mam pomysł. Nie mam pomysłu żadnego. Ale zaraz coś wymyślić. O tutaj. W ten spód? Nie. A może jest tutaj coś takiego, czego mógłbym się złapać na przykład? Bo może i w sumie tak. No co? O! Masz plany po swojej zmianie? Może podskoczymy na strzelnicę? Nie trzeba. Na ostatnim teście trafiłem 3/20. To jak? To nowy rekord bazy! Okej, mam tam do nich wejść czy nie? Bo w sumie nie wiem, ale myślę, że tak. A już ich nie ma. A może nie jestem słuchał. Dobra, chodź... No co? No jak? No ja? No nie. No jak tak to? Ja nie rozumiem po prostu tego. Idę normalnie, na spokojnie, wchodzę na górę. Weź skocz mi, lej stąd, o stąd do góry, skocz... Nie!
Bo nie mogę się do góry podbić. Bez łaski, bez łaski. Idę w lewo, ile wlezie. I nie wiem, skoczę, nacisnę klawisz dopiero wtedy, gdy będą mi kazali. A wcześniej nie ma takiej nawet możliwości. Do końca nawet podejdę. I co mi to dało? Nic mi to nie dało, gdyż muszę iść jeszcze raz. No ale nie wierzę, to też już idę z piąty raz w to miejsce. Jak ja takich rzeczy nie lubię, no dobrze wszystko robię, a nic mi nie wychodzi. Okej, okay, do 5, do 10, do 100, do 200 razy sztuka. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj. Idę tu, wchodzę do samego końca, robię skok i skaczę na prawo. Albo nie, no tak. Albo tak. O, o tak, no tak też można, okej. Zaczekam. Wiesz, nie musisz powtarzać każdego mojego słowa. Nie muszę powtarzać każdego twojego... Dobra. I chyba dzięki temu za chwilę zrobimy wejście do naszego FN1824. Do naszego szturmowca. Wchodź na górę. W takim razie... Już sam nie mogłeś na to wskoczyć. Już sam na to nie mogłeś skoczyć, gościu. Elegancko. No i świetnie, o to właśnie nam chodziło. Więc teraz zobaczmy... Co dalej? A no właśnie, tutaj trzeba nieco go wykorzystać. Zobaczmy, otworzy nam się te drzwi, czy nie? Nie, otworzyły nam się. W jaki sposób udrożniona wentylacja ma nam pomóc w wyciąganiu informacji? To przedmuchiwanie, pustaku. No, toż to miał być atak zaskoczeniem, że coś w tym stylu ani wyszło, jak wyszło, czyli nic nie wyszło. No ale cóż, nic nie szkodzi. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście muszę tutaj cały czas praktycznie dla tego naszego szturmowca robić tak jakby przejście, więc zobaczmy, co tu mogę zdziałać z tym, prawo lub lewo. Dajmy na razie na prawą stronę. I tutaj w środku mamy, może coś się akurat zaraz stanie i dokładnie o to chodziło, więc tak, szturmowiec jest na górze, więc to już mogę zniszczyć i zobaczmy, czy coś ciekawego zbuduje się tutaj gdzieś po lewej stronie albo po środku. Wiecie co, może na początek weźmy tutaj na środek, pójdźmy. Ogólnie to chyba jest cel główny dla naszego szturmowca, więc zaraz się ogólnie przekonamy. Oczywiście. A w środku może czerwony klocek, byłoby fajnie, ale raczej nie, chyba to jest coś tak jakby głównego, dokładnie tak. Więc w sumie, skoro tak, szybko, tam coś jest. Przedostań się tam i wypuść kładkę. Spróbujmy, czemu by nie, jak już tutaj jestem i tak, no to zobaczmy, czy coś nam tutaj się stanie. I pięknie, mamy mini zestaw. A, szkoda. Liczyłem na czerwony klocek, ale ogólnie nie jest źle. W takim razie, dobrze, myślę, że już możemy iść tam dalej, czyli właśnie tutaj na prawą stronę. I zobaczmy, ojej, naprawdę spadłem z drabiny, ja spadłem z drabiny, już ze wszystkiego spada, po prostu ze wszystkiego, z czego w ogóle się da. A to jest dla FN, ojej. Dobrze. I tutaj chyba to jest też dla niego, o, te kody dostępu eleganckie, okej, okay, tak, to powinno być dobre, to źle, jest git i pięknie, udało nam się. Dobrze, elegancko. I w takim razie most się pojawił, wysunął. Więc cieszmy się, radujmy dokładnie tak, a tam szturmowcy gdzieś sobie idą dodatkowo. O, hej, Ren. Się zdenerwował niestety, no ale cóż, my jesteśmy daleko od niego, więc na spokojnie. Frajer, my jesteśmy tu, on był tam i nas nie zauważył, a no i już. Okej, okay, więc tak, my możemy sobie ogólnie wejść. Oczywiście. Play? Więc w sumie czemu by nie, czemu, więc w sumie to zrobię, bo i tak muszę. Sprawdzę, czy tutaj coś jest, dokładnie tak, jest ukryty mini zestaw, to powinien być czerwony klocek. Ale nie ma. Dobrze, w takim razie zobaczę zaraz sobie, jak tam z czasem stoję w tym odcinku. Nie słychać was, chłopaki, bo jesteście za daleko, oficerze. Okej, mamy 15 minut niecałe, znaczy już nawet nie ma pewnie około 15. Dobra, to jeszcze wcześniej, ja bym chciał skończyć ten odcinek szybciej, jak 20 minut, nie ma opcji. To w sumie dobrze, że te misje są trochę długie, że są długie ogólnie, bo nie są one krótkie. Bo tak na przykład 15 minut na misję to też niezbyt byłoby dobrze. Bo co przecież w tej misji mi miało robić? Byłoby do zrobienia w te 15 minut, ale okej. Idziemy w tym razie dalej, ogólnie kasy mamy też troszeczkę nie za wiele. No więc tak, może zacznę od lewej strony, już po prostu wiem, że lewa to po prostu lewa.
strona mocy, zegara, miecza, czegokolwiek. No dobrze, może w takim razie tutaj właśnie chodzi o taką kooperację. Możemy nie kooperować, no nieważne zresztą. Zobacz, mogę coś zbudować? Nie mogę? Tutaj nic nie ma, tak? Najprawdopodobniej tak, więc okej, to nie zadziałało. Więc może zadziała strona na przykład prawa. Chyba to stąd moc idzie. Tak, zobaczmy. Ale coś dobrego. To tak jest, tak to dobrze, działa. To teraz w drugą stronę. To całkowicie pomyślałem o czymś innym, ale okej. Ważne, że się udało, więc jesteśmy teraz tutaj na górze i powinniśmy móc otworzyć chyba te drzwi. Wrota. Głazy na przykład. Cokolwiek się da. I chyba tak się właśnie dzieje, proszę Państwa, dokładnie tak. O, proszę, wiatrek. Jak na boje to wyglądało. A widzicie? Tak jakby strzelał. Dobra. Co jest? Wiecie co? Poczekajmy chwilę. I teraz idziemy na górę. O, no i świetnie. W takim razie o to właśnie chodziło. I cóż my tutaj jeszcze mamy? No są nas szturmowcy. Są, ale ja się ich nie boję. No kogokolwiek, ale nie ich. Każdego innego, ale nie ich. Dobra, udało nam się ich pokonać. Dwie sztuki, co to jest? Znaczy było ich dwóch to. To nic. Dokładnie tak. No a tutaj mamy, proszę Państwa, już Wam mówię, jest. Dokładnie tak. Ale nie wiem co. Jak telefon to wyglądało, ale to nie jest telefon. O proszę, winda! Do góry! No nie. No ty tu jeszcze siedzisz. Tam jest w środku. Ktoś tam siedzi. Niech siedzi, mi tam nie jest on potrzebny. Dobra, idziemy. FN1824. O, poszła sama bez nas. A on jest tutaj potrzebny, ten nasz turmowiec. Świetnie, po prostu świetnie. Okej, wchodź, może zaraz. O, już idzie. Idź na prawo i na mnie zaczekaj. Pomogę ci jakoś przejść na drugą stronę. Aha, jeżeli coś mam z tego co widzę, to może to jest ważniejsze. Zaraz się przekonamy. Okej, na razie trzeba utrzymać, znaczy złapać się. Żeby właśnie tutaj móc wejść. I tak, tutaj mini zestaw coś jest, nic nie ma. Albo przynajmniej trzeba albo podejść trzeba dalej. Nie wiem, ale mogę iść tędy. I nie, tutaj no spokojnie, bo ja nie chcę spaść. Już ile razy można spadać po prostu. Tak, tutaj potrzebuję właśnie naszego szturmowca, ale żeby go on tutaj mógł przyjść. To co mam zrobić? O to najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że Day tutaj nie przyjdzie, nie wróci się do mnie. Oby. Okej, elegancko. Siedzi tam i czeka, znaczy stoi tam i czeka. Więc o to właśnie chodziło. A jak na razie idziemy na górę naszym FN, naszym szturmowcem, o tak powiem. Oparcie, oni nawet mnie nie biją. Aha, no w sumie logicznie, że mnie nie biją. Więc ja też ich nie muszę bić. A czemu by nie? Okej, więc tak. Jestem w takim oto miejscu. O, w to mogę strzelić. I może dzięki temu jakiś most zbuduję albo cokolwiek. Chyba tak się też i stanie, albo i nie. Ale coś jest. O to chodzi. Więc zobaczmy, co to takiego. Aha, właśnie dla naszego szturmowca. Więc świetnie. O, proszę, jak idealnie się ustawił ten dron. Przechodź, no przejdziemy. Już momencik, nie śpiesz się tak. Chociaż trzeba się śpieszyć. Dobra. idziemy. Możesz korzystać z tego terminalu? Oczywiście. Okej. Jeszcze raz, no i pięknie. I w tym momencie... No to już chyba nie będziesz mi potrzebny. No to znala. Tak, nie wiem. Co może go pokonam, ale w sumie nie mogę nawet. Okej, idziemy. Na górę. A, jeszcze jedno. Przestań być zły. Przestać być zły? Przecież jestem szturmowcem. Ej, ty, wracaj! Przestań być zły. No tak, w sumie tak. A jak go wychowali od młodego, no to nie ma się to dziwić. Szturmowcy nam nie odpuszczą. Trzeba się z tym liczyć. Co ci zrobił? Coś ci jest? Co wy tu robicie? Wróciliśmy po ciebie. Teraz ucieczka. Czułości potem. Mój kumpel ma torbę wybuchowych niespodzianek. Użyjmy ich.
tak. Młoda zna się na rzeczy. Okej, i teraz będzie się działo. Idziemy podłożyć bomby i wszystko Han Solo umie zrobić. Dokładnie. O, proszę, fajnie. To nie wiem jak to powiedzieć, ale to wygląda. O, no jak fajnie to wygląda, dokładnie tak. Więc super. O, tam ktoś sprzątek niczym ten Kilodej, no ale to chyba nie on. No cóż, w takim razie, dobra, musimy podłożyć te 4 bomby, więc pytanie jeszcze brzmi gdzie, ale może na początek, zanim się tego dowiemy, po prostu... No, pokonajmy tutaj tych wszystkich 3, no, to z zaskoczenia. Szybciej ich pokonałem niż skończyłem to mówić. Ale okej, nic nie szkodzi, okej, teraz... Okej, no dokładnie tak. Tutaj będę tą bombę podkładał, czy może, czy jeszcze nie? Możliwe, że tak. Chociaż zaraz się przekonamy. Nie wiem, czy to ogólnie... Dobrze, zmontujmy na to sympatyczną wielką bombę. O, chyba to o to chodziło. Tak, to jest to. Czy mam 1x4 w takim razie? No jeszcze 3 takie i już nas tu nie ma. I całej okolicy też. Czy jeszcze właśnie 3? Tylko pytanie brzmi, gdzie one są? Pewnie tutaj trzeba pójść na prawo, potem w dół, prawe, potem w dół, lewe. W dół, potem w prawo, o tak raczej powinien powiedzieć. Ale wiecie, tam co za różnica. No jakaś jest. Okej, dobra, w takim razie niech tak będzie. Oj, nie. Ja myślałem, że to taki nie jesteś droń. Czym tykolwiek jesteś tam. Okej, elegancko. Co się stało? Co się stało? Ja nie wiem, ale powiem wam, pasuje mi to, zawsze to chwilę szybciej. Nie wiem, no śmieszna sprawa ogólnie. Nie wiem co się stało, ale proszę bardzo, jestem na górze. O tak, a tu mogę coś działać? Nie, potrzebny jest mi Tripio, albo jakiś tego tutaj właśnie robot, droid, cokolwiek. O właśnie, tak i popatrzcie, mogę coś tutaj zrzucić, czy to jest bomba kolejna? Znaczy miejsce na zbudowanie bomby? Albo cokolwiek w tym stylu? Chyba nie, ale chyba tak. Dokładnie, bo to jest właśnie w takich oto miejscach jak to. Te bomby się chyba podkłada z tego, co ja już zauważyłem po tej pierwszej. I dokładnie, będzie druga, znaczy się, więc jeszcze tylko 2 zostaną. Znaczy już nie zostały. Nie wiem w sumie jak to się stało, ale okej, ważne, że mi się udało. Więc tak, idziemy może na początek właśnie tą prawą stroną. Tu jakiś taki robocik, to chyba jest, chciałem powiedzieć sprzątający, ale jakby taki alarm raczej i chyba to... A w sumie jak tu wszyscy śpiało, to nie ma się czego bać. Ale nie, idą. Więc okej, już się nim zajęliśmy, więc już posiłków nie będzie. A więc bardzo... O, proszę, elegancko, a więc bardzo fajnie. No i tak, gdzie my tutaj możemy tą bombę znaleźć i ją podłożyć? Może właśnie na przykład w tym miejscu? Może i nie? O, mam proszę bardzo pokrętło, wajchę jak zwał, tak zwał. I ją musimy przymocować aż tam daleko. I może będzie... Tak, to będzie tutaj bomba jedna, więc już będzie 3x4, a więc proszę, powiem wam, że fajnie. Ciekawe, czy w tym odcinku będzie spotkanie. Jak wiecie, Han Solo i jeszcze kogoś. Nie będę wam mówił, może ktoś nie oglądał tego filmu, że to już nie będę tam spoilerował, ale nie sądzę, żeby ktoś nie oglądał Gwiezdnych Wojen. Ale może ktoś tak jest, więc nie chce wiedzieć tak szybko, tylko woli sam się przekonać, jak dojdzie do tego momentu, więc po prostu poczekajmy i za chwilę zobaczymy, jak się potoczą sprawy w tym odcinku dalej. Los naszych bohaterów może raczej. Muszę tutaj to pociągnąć jeszcze i popatrzcie, chyba będziemy mieli kolejną bombę, czy już będzie trzecia, więc zostanie jeszcze tylko jedna i dokładnie tak się dzieje, mamy trzecią bombę, więc świetnie. Ona już się chyba tam zasiliła, znaczy podłożyła, nawet sama mogła. I tutaj gdzieś powinna, o tu w tym miejscu chyba... Powinniśmy móc postawić ostatnią. Potrzebny jest mi taki robocik mały. Więc mam nadzieję, że za chwilę gdzieś go tutaj znajdę. Byłoby w sumie fajnie, to nie jest dla Czubaki, nie, to nie jest dla Czubaki, ale tam jest dla Czubaki, więc może... Spróbuj może wyciągnąć ten... stamtąd tego droida. Może nam się przydać. Aha, tutaj będzie ten droid, okej, w takim razie musimy go po prostu, no wyciągnąć, jak to powiedział właśnie Han Solo. I za chwilę pewnie, weź to serduszko, elegancko. I za chwilę powinniśmy już całkowicie to wysadzić, albo pewnie podłożymy te wszystkie bomby.
i zobaczymy, co właśnie będzie dalej, więc okej, kliknąłem w odpowiednim momencie, jestem z siebie dumny, proszę jaka siła, proszę jaka moc i dzięki temu w ten oto właśnie sposób mogę coś budować, a więc tak, może zacznijmy od prawej strony, nie mam pojęcia, ale dobrze zrobiłem, haha, elegancko, o to chodzi z tym i popatrzcie, mam tutaj właśnie w środku tego droida i powinniśmy dzięki temu móc tam coś tam zrobić, to co wcześniej chciałem. No i pięknie, mamy droid wartowniczy, o proszę bardzo. Ale nie, o to właśnie nam chodziło. I zobaczmy, co to nam da. Co to nam da? Obstawiam, że bomby, ale zobaczmy w jaki sposób. Aha, po prostu. O, taki. I tyle. I już. No to niestety on budować nie potrafi, ale za to Czubaka to już inna sprawa. I pięknie, mamy 4x4. Zobaczmy, co teraz. Jest. Han Solo. Twojego syna już nie ma. Snoke wykorzystuje tylko twoją moc. Kiedy dostanie czego chce, zniszczy cię. Wróci do domu. Tęsknimy. No i okej, misja ukończona, no i niestety Han Solo nie żyje. No cóż, zniszczyć bazę Starkiller ukończyliśmy i popatrz, to jest dopiero 10. misja, a jeszcze niby jest ich 8, ale niby, w sumie nie wiem. Co w tych 8 misjach będzie? Nie mam pojęcia. Bo ogólnie jeśli chodzi o film, jesteśmy przy końcówce, praktycznie przy samej końcówce, że będzie na pewno tam coś tam jeszcze będzie, tam jakaś walka czy coś w tym stylu, no ta, ale nie wiem. Zobaczymy jak te 8 odcinków jeszcze, a może to są jakieś misje dodatkowe? Nie mam pojęcia. Okej, mniejsza w sumie z tym. Ważne, że tę misję ukończyliśmy. Wow, w czasie nie dłuższym niż 30 minut! Jak to się stało w ogóle? Jak to się w ogóle stało? Jakieś tam nowe postacie oczywiście nam wpadają, więc bardzo fajnie. Proszę bardzo, Kylo Ren był nawet. Nie, Mnump jest, proszę. Specjalista szturmowców, inżynier bojowych szturmowców. No, elegancko. Więc po prostu bardzo fajnie. No i tak, zniszczyć bazę Starkiller, misja ukończona, więc kontynuujemy tryb fabularny. Baza. To zobaczmy. Pewnie jeszcze będzie jakaś misja, co będziemy musieli troszeczkę polatać sobie w tym kosmosie, albo gdzieś tutaj na tej planecie. Obstawiam, że tak. Chociaż nie, czekajcie, my te bomby niby już wysadziliśmy, to chyba ta planeta w tym momencie też polegnie, że tak powiem. A nie, chyba jednak jeszcze nie. Nie możemy się zatrzymywać, Rey! Zauważono wroga! Czy teraz musimy po prostu uciec stąd tak jakby? O kurczę, sporabę to jest jedna z większych map, jakie widziałem do tej pory. Ale okej, musimy w tym momencie zajść, gdzie ja jestem, tak jeszcze się spytam, jestem tutaj, muszę zajść tu, ale kawał drogi. Okej, w takim razie bardzo dobrze, tutaj chyba jest zapis gry, tak? Zobaczę sobie, czy ani da... A nie, tutaj mamy zniszczyć bazę Starkiller, okej. W takim razie... Bardzo dobrze, ja się w tym momencie cieszę, kolejne misje ukończone, już mamy 10 odcinków z tej gry, no dużo. Znaczy dużo, no normalnie. Okej, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, oceniajcie, wpadajcie na fanpage'a, trzymajcie się, cześć!